Taki widok, czyli dym wydobywający się z kominów spalarni przy szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej, dla mieszkańców dzielnicy Cygański Las to przynajmniej na razie nieprzyjemne wspomnienie. Zarówno w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, jak i już teraz Urząd Marszałkowski podjęli decyzję o zatrzymaniu pracy spalarni. Natomiast co nie znaczy, że ta spalarnia już nie będzie funkcjonować i właśnie teraz się obawiamy, że będą się różne instytucje, które są w tym zainteresowane, zrobić wszystko, żeby spalarnia dalej działała. Oczywiście już na innych zasadach, teraz już nieoczekiwanie znajdzie się i filtr, który zdemontowano w 2010 roku. Osoby mieszkające przy spalarni szpitala wojewódzkiego nadal muszą być czujne. Właśnie protestują przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd i podawaniu nieprawidłowych danych w oficjalnym komunikacie prasowym rozesłanym do mediów ogólnopolskich przez Urząd Marszałkowski. Niepokojące jest to, co jakie informacje wysyła w świat Urząd Marszałkowski, bowiem w zeszłym tygodniu, podejmując decyzję o cofnięciu umowy z firmą Ekotop, Urząd Marszałkowski posługiwał się danymi, które są fałszywe. Fałszywe wynikające z tego, że firma Ekotop podawała urzędowi marszałkowskiemu wartości, których nie ma jakby w rzeczywistości. Na tej podstawie Urząd Marszałkowski podjął decyzję o tym, żeby wydzierżawić firmie Ekotop spalarnię, zwiększając moc przerobową. Zdaniem mieszkańców jest to sytuacja kuriozalna, ponieważ to właśnie Urząd Marszałkowski podczas swojej kontroli w grudniu 2014 roku ustalił i potwierdził, że Ekotop posługiwał się nieprawdziwymi danymi, o czym od lipca 2014 roku alarmowali mieszkańcy. Teraz ten sam Urząd Marszałkowski tymi nieprawdziwymi danymi oficjalnie się posługuje. Wprowadza w błąd media, a wraz z nimi społeczeństwo. Być może chodzi o to, żeby kreować legendę urzędniczą, tak jak służby specjalne kreują różne legendy, żeby zafałszować rzeczywistość, tak tutaj też fałszuje się poprzez tak zwaną legendę urzędniczą, żeby normalny człowiek nie mógł dojść do ładu tego, o co tu w tym wszystkim chodzi. Przypomnijmy, że w sprawie spalarni toczy się postępowanie prokuratorskie. Sprawę do prokuratora oddali niezależnie od siebie prezydent Bielska-Białej oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska.